Dibro Karana Dobroska, 5 października. Zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Co na giełdzie? Co zrobić, żeby być po właściwej stronie rynku? Bo w końcu to jest najważniejsze. Na giełdzie spadki czy to początek krachu, czy tylko normalna korekta i okazja do zajęcia długiej pozycji przed wzrostami. Na te pytanie postaram się tutaj odpowiedzieć. Jeśli interesują Cię takie tematy, zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do wciśnięcia dzwonka powiadomień. Tylko tak będziecie mogli być powiadomieni o nowych materiałach, które ukazują się na kanale. Zapraszam. Czyli przed nami wykres SP500, wykres tygodniowy, drugi termin. Widzimy ostatnie spadki, kilka świec spadkowych czyli ten. Ta korekta, która ma miejsce zajmuje już kilka tygodni, bo każda świeca tutaj to tydzień. Spadki łącznie sięgnęły rzędu rzędu 6%. Także to niedużo tak naprawdę my po prostu się odzwyczailiśmy od korekt. Także najmniejsze spadki powodują ogromny strach inwestorów. Widać w internecie mnóstwo materiałów i youtuberów wieści krach że to już koniec, teraz to już naprawdę koniec i, i po prostu tylko spadki. Natomiast chwileczkę, musimy zawsze mieć emocje na wodzy, patrzeć na fakty, bo tylko tak będziemy mogli być po właściwej stronie rynku. Jasne, nikt nie ma kryształowej kuli, żeby przewidzieć przyszłość, ale mamy kilka narzędzi, które możemy się posiłkować, które pozwalają nam właśnie Y, trzymać, y, stąpać twardo po ziemi, nie ulegać emocjom, trzymać je na wodzy i wyciągać wnioski i reagować, tak? bo to jest najważniejsze. Jeśli będziemy żyli w strachu tak jak wszyscy chcą, żebyśmy żyli w strachu, media nad tym pracują, rząd nad tym pracuje, jak ludzie są w strachu, to, to jest bardzo dobrze, to nie możemy działać. Jeśli nie mamy strachu, y, to, to możemy działać i wykorzystywać i zarabiać, bo w końcu o to chodzi, tak? Jak mamy pieniądze, to. to to mamy kontrolę, możemy sobie dać radę w tym świecie, który jest teraz, a jest no dość taki dziwny, tak? To każdy chyba może to potwierdzić. Dobrze, wykres tygodniowy SP500, co mamy? Ostatnie spadki, które tutaj mówi, zajęły kilka tygodni i ledwo 6% sprowadziły notowania na żółtą linię, którą tutaj widzimy. Ta żółta linia jest całkiem ważną linią. Gdyż jest to górne ograniczenie kanału, który służył indeksowi, w końcu głównemu indeksowi amerykańskich akcji, to jest średnia z 500 spółek największych w Stanach. I od 2010 roku służył ten kanał jako wsparcie i opór dla, dla wzrostów i spadków cen, czyli jest to niebagatelny poziom. tak? Czyli tutaj widzimy szczyt, Dołek, szczyt dołek, i tak notowania sobie chodziły przez dekadę w takim kanale. I tak jak Nasdaq przełamał taki kanał, tak samo SP500 przełamało ten swój kanał, ten opór, dlatego że wzrosty już były tak duże, że ten opór został przełamany. Został on przełamany tutaj w tych rejonach dla, dla SP500. To był kwiecień. Tego roku, tak? I, I proszę zauważyć, że te notowania sobie chodziły ponad tym kanałem, a teraz to jest cofnięcie do tego kanału. Jeśli to był poziom oporu, a był, został przełamany, to teraz jest to poziom wsparcia. To jest naturalna funkcja, tak jak to działa w analizie technicznej. To, co kiedyś było oporem, jest teraz wsparciem. Czyli. Jeśli notowania odbiją z tego poziomu, to jest to niebagatelna więc okazja. Takie okazje po prostu później można patrzeć wstecz i by się powiedziało, no tak, przecież ja bym tutaj kupił. Natomiast gdy taka sytuacja jest prezentowana przed naszymi oczami, to niestety bardzo często dominuje strach i patrzymy w ogóle nie w tą stronę. Tak? Ja od razu też uczulam, że ja nie mam tutaj monopolu na mądrość, może, może będzie jednakże większa korekta z tego poziomu, no ale jej na razie nie ma. Tak? Na razie ona sięgnęła tylko do tego poziomu i ten poziom jest utrzymany. I o ile będzie utrzymany, to będzie właśnie to fantastyczny poziom wsparcia. Zobaczmy dalej, jak to wygląda z niższego interwału. Też dużego w końcu interwału, bo wykresu dziennego. Czyli to jest ten sam wykres, wszystko to samo, nawet te same linie, tylko inny, inny widok. Czyli jesteśmy tutaj, tuż przed tą żółtą linią, mamy tutaj dołek z 20 września, i teraz mamy kolejne zatrzymanie od początku października. Nie mamy tutaj nowych dołków, ta świeca była najniższa tak? z 1 października. I to też spowodowało takie powolne teraz spadki, dywergencje na wskaźnikach typu RSI. Już pokazuję, o co chodzi. RSI. OK. Lepiej to widać na, na, na przykład 8 godzinnym, ale tutaj też już to jest. Czyli nie, na no 8 będzie lepszy chwileczkę, żeby to było oczywiste. Okay, tutaj super widać. Czyli tutaj widzimy, ten dołek był niższy niż ten, jeśli chodzi o cenę. Natomiast wskaźnik pokazuje nam już coś innego. Tu był niższy dołek niż ten. Czyli to jest dywergencja, tak? odwrotność. Pokazuje to nam w czytelny sposób, że jest momentum gaśnie. tak? Te momentum do spadków wygasa. Te spadki są coraz słabsze, czyli powoli zyskują siłę kupujący, tak? to będzie prawdą, to się utrzyma, o ile nie będziemy mieli kolejnych nowych dołków, bo jeśli teraz będziemy mieli gwałtowne przełamanie, to te całe RSI już nie będzie tak prezentowało tego obrazu dywergencji, jaki prezentuje. Natomiast ta sytuacja zawsze, prawie zawsze, często, tak, musimy być ostrożni w słowach, powoduje okazję, tak? mamy dodatkowy motyw do zajęcia pozycji, czyli musimy mieć Yy, najlepiej kilka powodów, tak, właśnie poziom wsparcia, dywergencja, yy, żeby też nisko ustawić stop los blisko, no i przede wszystkim też musimy mieć odbicie, tak, czyli jeśli będziemy mieli konkretniejsze odbicie z tego poziomu, no to będziemy mieli potwierdzenie, że faktycznie coś jest, będziemy mieli fajny poziom, a ryzyko jest zawsze, które yy, nie wszyscy inwestorzy są na to gotowi, przygotowani, chętni, natomiast okazje się prezentują przed naszymi oczami. Czyli to jest SP500. Chwileczkę. 6% korekty to nie koniec świata. Wszystkie poziomy zachowane. Dojście ledwo do tego żółtego kanału ograniczenia od, od górnej strony. Czyli naprawdę nie ma w tym momencie nie prezentuje żadnych powodów do strachu. Okay? Idziemy dalej. Nasdaq. Nasdaq prezentuje się tak, że od, on znajduje się od roku w takim kanale wzrostowym zaznaczony tutaj na żółto i w tym momencie ta korekta, która jest większa dla Nasdaqu, 9%, sięgnęła do połowy swojego kanału, czyli to też jest bardzo ważny poziom wsparcia, tak? czyli w tych rejonach możemy oczekiwać, że coś się zadzieje, tak? cena się zatrzyma, cena się odbije, tak? Czy odbije się już będą spad... wzrosty kontynuowane? Tego nie wiemy, ale jest to całkiem ważny poziom i z pewnością będzie tutaj odpowiedź y, ceny. Także to by był y, Nasdaq, giełda niemiecka. Giełda niemiecka DAX też gdzieś tam ma zatrzymane spadki dołek z 20 września. Notowania walczą, tak? czyli walczą na wsparcie. Nie ma odbicia, natomiast też nie ma przebicia, i tutaj jest taka niezdecydowana sytuacja, jeśli chodzi o niemieckie akcje. Jeśli chodzi o dolara, którego prezentowałam w ostatnich materiałach, jako zaznaczając, że może jest prawdopodobne, iż będzie się umacniał na przestrzeni następnych tygodni, miesięcy. To był taki widok w długiego terminu. No jest przystanek, co jest normalne, czyli była korekta przez. Trzy dni ostatnie, czyli dolar się osłabiał, natomiast obraz narysowany potencjalnego umacniania jest bez zmian, co bardzo fajnie widać na euro-dolarze, nawet lepiej widać niż na czystym indeksie dolara, a euro ma największą wagę w indeksie dolara zobaczmy, to jest taka formacja głowy i ramion, ja, ja naprawdę nie gram nigdy na te formacje, nie lubię ich ale one się rysują, więc czasami warto je wspomnieć, czyli tutaj takie ramię, można to uznać za podwójną głowę i ramię, tak czyli to jest formacja prospadkowa teraz została, zostaje przełamana tutaj linia, ta czarna pozioma, gruba szyi jeśli teraz będzie tutaj retes z tej linii i dalsze spadki, no to będzie po prostu realizowała się ta formacja prospadkowa. tak? Już pomijmy tą formację tej, tej głowy i ramion. Widzimy tutaj, przejdźmy to do, do większego obrazu, cały tutaj ten ta, 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 ta niby formacja głowy i ramion notuje, przy okazji, jest niższym szczytem od tego, Poprzedniego z 2017 roku, co samo w sobie pokazuje słabość, tak? No i przede wszystkim w ostatnim czasie to, co mamy, to, co się wydarzyło, to, że wsparcie, kluczowe wsparcie tutaj zaznaczone na 1,17 zostało przełamane, czyli to w zasadzie to teraz o tym my mówimy, tak? Ok, mamy większy kontekst, ale to tu się rzeczy dzieją, czyli. Tutaj proszę zobaczyć bardzo szybka linia trendu spadkowego, i zobaczymy co będzie dalej. Teraz wzrosty będą stanowiły tak naprawdę okazję, tak? Czyli tutaj, w ten dzień, 29 września, wszyscy wierzyli na pewno w dalsze spadki, że to już naprawdę będzie krach, że tak powiem, na euro. Teraz jest to zapomniane, może jednakże nie, może jednakże nie, ale takie rzeczy stanowią okazję, tak? Czyli jeśli tutaj będzie jeszcze jakieś wzrosty, to później można fajnie polować w kierunku już ustanowionym wcześniej. Czyli dalej to jest w grze. Inne parowalutowe też to pokazują, tak? Tutaj funt do, do dolara, także dolar się umacnia wobec funta. Dolar do jena. Jen fantastycznie się osłabia, jeśli tak można powiedzieć, wobec dolara. Rubel jeszcze nie, niechętnie, że tak powiem, znajduje się tutaj na linii, z której może odbić do góry i wtedy będzie to oznaczało umacnianie dolara. W tym momencie jeszcze tego nie ma. Za to meksykańskie peso fantastycznie ruszyło. Tutaj tą, tą analizę przedstawiającą umacnianie się dolara przedstawiłam Państwu 27 września. I dokładnie od tego czasu te meksykańskie Peso się osłabia wobec dolara. Czyli tutaj ruch mamy naprawdę fajny. I, i także tutaj może coś jest na rzeczy, nie? Okej, okay. dobrze, dobrze. Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin zatrzymał się na poziomie wsparcia, tak jak to mówiłam, wręcz klasycznego, książkowego, dlatego że tutaj poprzednie opór staje się wsparciem, czyli dojście korekcyjne do tego poziomu i mamy odbicie, tak? Czyli ra, raz próba kolejny retest i zdecydowanie mamy odbicie, czyli to jest fajny, fajny poziom był wejścia i ustawienia stop losu. I teraz, I teraz cóż, i teraz jest ten impuls wzrostowy, tak? Czyli tutaj dla Bitcoina mamy momentum do wzrostów i mamy też. Poziom. Tak, oczywiście Bitcoin charakteryzuje się przeogromną zmiennością, więc jest to instrument tylko dla inwestorów, którzy mogą i są zdolni akceptować tak dużą zmienność i tak duże ryzyko. Jeśli chodzi o obligacje, obligacje, tak jak zaznaczałam tutaj wcześniej, doszły do poziomu oporu i ten opór zadziałał. Mamy spadki TLT z tych poziomów właśnie. Stopy, rentowność obligacji się umacnia, co naprawdę nie jest dobre dla obligacji. Generalnie obligacje nie, nie stanowią dobrej alternatywny dla inwestorów, dlatego że oferują oprocentowanie 1%, podczas kiedy inflacja dla dolara sięga 5%. Także jakby to nie liczyć, to raczej ten instrument nie jest zadawalający żadnego inwestora i kapitał, proszę zauważyć, przenosi się, ucieka z tych obligacji, ucieka z bezpiecznych aktywów i, i tylko to powinno być takim no, lampką, która powinna się zapalać w głowach inwestorów, że chwileczkę, ta korekta na, na akcjach być może nie jest straszna, skoro kapitał nie, nie ucieka do obligacji. A wręcz przeciwnie, od nich odchodzi, tak? Czyli jeśli większość inwestorów, jeśli TLT będzie dalej spadać, czyli coraz większa ilość inwestorów, które ulokowali swoje aktywa w bezpieczne miejsce, być może zacznie się przenosić, no to dobrze to już dam w akcje, które, które przynoszą zyski, które rosną, które w dalszym ciągu mają hossę, dlatego że obligacja nie dość, że nie płaci odsetek, to nawet spadają jeśli chodzi o ceny. Tak? Także tutaj uwaga, jeśli chodzi o te obligacje. Junk bonds też fajnie można inwestować, czyli obserwować, nie inwestować w kontekście, czy inwestorzy mają apetyt na ryzyko, czy nie. Junk bonds nie widać, aby notowało spadki, czyli inwestorzy w dalszym ciągu są skłonni. Lokować aktywa w ryzykowne, w ryzy, w ryzyko, w ry, lokować pieniądze w ryzykowne aktywa, to właśnie chciałam powiedzieć. Co dalej, co przykuwa, na co warto zwrócić uwagę? No, na ropę naftową, tak? czyli crude oil. Po korekcie, która tutaj była genialną okazją, która <ścoughs> widzimy, że była genialną okazją, dopiero po czasie, Pamiętam, gdy notowania doszły do tego poziomu, zaznaczałam ten poziom, rysując równoległe linie jako kanał tutaj po dołkach, po szczytach i kolejną równoległą linią była ta. To wtedy nie była taka jakby miarodajna, bardzo mocna linia, dlatego że nie łączyła ona dwóch dołków, to ten dołek dopiero tu się pojawił. Jedyne co mieliśmy na tamten czas to było to, że ona jest równoległa do całości, tak? Cóż, to wystarczyło. Tutaj też był poziom zwiększonych obrotów, dołek z maja, notowania, poszybowały z tego poziomu i w tym momencie są już na swoim tutaj szczycie z ostatniego czasu. I patrząc z większego obrazu stanowi to bardzo ważny element, czyli generalnie ropa inwestorzy. Patrzą na nią w długim terminie, nawet na lata, także taki instrument warto mieć w swoim portfelu, jak na przykład pod postacią takiego ETF-u jak XOP, który inwestuje bezpiecznie, spokojniej, bo bez dźwigni w akcje sektorów, akcji powiązanych właśnie z tym sektorem. Czyli co mamy w obrazie długoterminowym? Mamy to, iż notowania znajdowały się przez dekadę w klinie spadkowym. I przez ostatni czas pokonały swój poziom oporu, wyszły. Ostatnia korekta była retestem tego, czyli cofnięcie, retest, odbicie, i jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Jest to inwestycja naprawdę w długim terminie, czyli nie ma co tutaj patrzeć na day trading, czyli po prostu długi termin. I, i tak to. Jeszcze, jeszcze tak. Co jeszcze, jeszcze? Później, później do tego wrócę. Metale szlachetne. Metale szlachetne, złoto srebro, zło, srebro, wykres jednogodzinny. Mamy pewne odreagowanie ostatnich spadków, tylko że teraz notowania doszły do poziomu 22,69 i jest to poziom zwiększonych obrotów zaznaczonych tutaj seledynową linią. Jak widzimy, iż notowania w tym momencie mają duże problemy z pokonaniem tego poziomu. Jeśli zdołają go pokonać, będzie to światełko do dalszych wzrostów, jeśli jednakże nie, cóż, powrót do spadków zacznie być bardziej możliwy, czyli srebro bym widziała w ten sposób, po prostu patrząc na ten jeden poziom cenowy. Z, co jest dalej kluczowe, no to, że notowania są poniżej linii trendu spadkowego i to nadaje ton całości, tak? czyli jeśli notowania nie zdołają wyjść z tej linii trendu spadkowego, no to jest tak jak jest, w dalszym ciągu notowania są pod presją sprzedaży. Jeśli chodzi o złoto, złoto tak interday bardziej optymistycznie, czyli ta linia trendu spadkowego jest tutaj forsowana i mamy ją przełamaną, czyli jeśli to zostanie zachowane, to złoto tutaj rysuje, rysuje jakąś nadzieję w takim krótkim, krótkim terminie interday. Mamy tutaj ładną świecę, która sforsowała te poziomy. Tutaj kluczowym poziomem wydaje mi się 1750 jeśli zostanie obroniony, to te takie momentum do wzrostów może zostać zachowane. Dobrze, ja chyba dzisiaj poruszyłam już dużo tematów, więc to te wideo jest dość długie. Mam nadzieję, że się podoba. Zapraszam do pozostawienia, do dzielenia się ze mną, a także z wami między sobą opiniami, co sądzicie o tym rynku, czy to jest korekta i mamy szansę zająć pozycję przed dalszymi wzrostami, bo generalnie to jest tak, że nie zapominajmy, Przejdźmy tutaj na to, co mam jeszcze y, przygotowane, jeśli chodzi o strony internetowe. Zobaczmy, zobaczmy. Y, generalnie bańki pęchają naprawdę na euforii, tak? Tej euforii nie ma, mamy nawet ekstremalny strach. Czyli y, proszę zobaczyć, ekstremalny strach na gdzieś tam szczytach wszechczasów, czasów, ledwo korekta 6% i już, y, już rynek notuje ekstremalny strach. A jest kilka przesłanek do tego, aby się nie bać. Czyli na przykład, jeśli spojrzymy na WIX, indeks zmienności, no to tak, wszystko pod kontrolą. Proszę zobaczyć to na wykresie z linią czyli tutaj mieliśmy ostatnie spadki, które były gwałtowniejsze, i ta linia trendu spadkowego dla WIX. Trzyma, tak? Czyli te spadki, te wzrosty WIX zostały zatrzymane i w dalszym ciągu to jest, to jest w grze, także WIX trzyma. Yield, oprocentowanie obligacji, które powoduje spadek obligacji, może w dalszym ciągu się umacniać i nie spowoduje to większej zawieruchy, bo też notowania są poniżej linii trendu spadkowego. To dojście tutaj, to tu. Zaczęłabym się bać. Natomiast teraz jeszcze nic y, takiego nie ma. Okay? Czyli y, rynek wygląda ciekawie, bo y, gdy się nic nie dzieje, to nie ma okazji. Tak? Gdy nie ma zmienności, nie ma możliwości. Jeśli ta zmienność jest, to, to dobrze być na rynku i dobrze być na rynku aktywnym, czyli nie obserwować z boku i patrzeć, co się, co się wydarzy, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby patrzeć, co się wydarzy, tylko o to chodzi, żeby czerpać z tego korzyści. Tak? Nie, jeśli nie mamy doświadczenia, to choćby, choćby niewielkim procentem swoich oszczędności, ale już zdobywać to doświadczenie na rzeczywistym rynku, na, na giełdzie. Aby zdobyć te doświadczenie i wykorzystywać okazję, być po właściwej stronie rynku na przekór, wszystkim, którzy gdzieś tam głośno krzyczą, niekoniecznie to musi być prawdą, trzeba spojrzeć dokładniej na wykres, ja uwielbiam analizę techniczną, bo w cenie jest wszystko, na wykres, na inne wskaźniki makroekonomiczne, przeanalizować sytuację i dopiero gdzieś tam podejmować na chłodno decyzję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę również Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.